witam wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj trochę poważnie. Dawno nie pokazywaliśmy Wam naszego placu, więc dzisiaj Was zapraszam. Pokażemy, co nam dojechało i z czego możemy dla Was powykręcać części. Może Wam się coś przyda. Zapraszam na plac. Jeszcze taka pozostałość po Lagunie Trójce. Jakby ktoś coś tam potrzebował, to jeszcze z takiej laguny możemy wykręcić. Tutaj Jaguar, niestety jeździłem nim trochę, ale serce stanęło, ale resztę podzespołów jest wszystko sprawne w 100%, więc jak ktoś potrzebuje, ktoś, zapraszamy. Wszystko ładnie działa, oprócz silnika. Passacik, auto poszukiwane, Passerati, dużo ludzi jeździ takimi autami, bardzo polecam te auta. Bardzo fajne, wytrwałe, więc jak ktoś coś potrzebuje, też zapraszamy. Idziemy dalej. Tutaj bardzo fajne auto. Niedawno do nas dojechało. Też mi coś powie. Przypałby może co? Tutaj silniczek, bardzo fajny samochód, naprawdę fenomenalny, nawet w całości jakby ktoś szukał. Tutaj bardzo fajny samochodzik, polecam nawet dla małżonki, wszędzie zaparkuje takim samochodzikiem, bardzo ładny środeczek, naprawdę fenomenalny samochód, wszystko w nim sprawne, tutaj tylko się troszeczkę jest przytarty, ale resztę podzespołów, więc widzicie, że na złomowisko trafiają różne samochody. Niektóre samochody też pozyskujemy z różnych portali aukcyjnych, więc one nie muszą być w całości bardzo w złym stanie, więc jak ktoś coś potrzebuje, prosimy zawsze do nas zadzwonić. Zafiry to nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to porządne auto. Też mamy takie, jeździmy tutaj jako pracownicy do sklepu takim autem, więc bardzo wytrwałe, ale też jak komuś coś potrzeba, zapraszamy. Fiatik Stilo, renóweczki też bardzo ładne, te niestety, ale te renówki często padają na serducho, jednak te silniki diesla nie były dla nich dobre. Tutaj takie same, może kółko, czasami też u nas, zobaczcie, trafiają się bardzo fajne opony, zobaczcie, to jest opona prawie nowa. Bo ktoś sobie kupi oponę, a niestety stanie mu serducho i musi zezłomować auto. Tu na załączonym obrazku, co tu się dzieje, mógłby Pan kolega przedstawić, bo tak, co tu się dzieje, co tu robicie? Ja zabezpieczam. Ale co zabezpieczasz? No Darka zabezpiecza, przepisy BHP. Jeden pracuje, a ty po prostu jesteś na zabezpieczeniu, tak? Dokładnie tak, przepisy BHP tego przewidują. Dobra, to ja nie tracę czasu widzów, do dobra. Ciebie wrócę, a dobra. Was zapraszam dalej. Astra 2 G, chyba najbardziej złomowany samochód w autokasatach w Polsce to jest Astra. Mamy Kia, do nas dojechało Seicento, tu Kangurek. Tak jak mówię, Astra 1 i Astra 2 to chyba najbardziej złomowane pojazdy w Polsce, ale przejeździły swoje. Volvo. Tu fajny samochód. Bardzo fajny Honda Accord. Bardzo ładny. Tu fajne auto. Fiat to Fiat, ale naprawdę bardzo ładna kroma. Więc słuchajcie, jak
czegoś nie zobaczyliście na filmiku, zawsze do nas możecie zadzwonić. Mamy też magazyny, w których mamy części do różnych aut, nie tylko te, co mamy na placu, ale wykręcamy części samochodów, zostawiamy na magazynach i dziękujemy, że nas oglądacie na Facebooku, na YouTubie, na TikToku. Naprawdę mamy już sporo widzów, więc dziękujemy za to i zapraszamy do oglądania naszych filmów.